Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: cóż mamy czynić? On im odpowiedział: kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiedział: na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na własnym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wijadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu, pszenicę zwierzę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Trwamy w czasie pielgrzymowania do świąt Bożego Narodzenia. Pielgrzymowania, bo idziemy po ciemnych drogach Adwentu, na których spotykamy proroków zapowiadających przyjście Jezusa. Najwięcej proroctw dotyczących narodzin Mesjasza Pańskiego znajduje się u Izajasza, ale także i u innych proroków. Dziś już po raz drugi, bo już w drugą niedzielę z kolei spotykamy proroka przełomu Starego i Nowego Testamentu, świętego Jana Chrzciciela, kuzyna Pana Jezusa. To o nim była mowa w ubiegłą niedzielę, kiedy słyszeliśmy, że wystąpił Jan, który głosił. Dziś wprost jest mowa o Janie, który naucza nad Jordanem. Dla współczesnych Janowi Chrzcicielowi nie było to nic nadzwyczajnego, bo jak dowiadujemy się z kart Pisma Świętego, dokładnie z Dziejów Apostolskich, raz po raz występował jakiś nauczyciel, który głosił jakąś nowinę. A więc jednym z wielu był także i Jan. Jan stoi nad rzeką Jordan i głosi chrzest i głosi, wzywa do nawrócenia. Słuchają go tłumy, bo jest to nietypowy prorok. Na kartach Pisma Świętego wyczytamy, że miał ubranie z sierści wielbłąda, a żywił się szarańczą i miodem. Nadzwyczajny człowiek. Mówi ciekawe rzeczy, jeszcze ciekawiej wygląda. Może warto go posłuchać. Idą za nim, jak dowiadujemy się z dzisiejszego fragmentu Łukaszowej Ewangelii, tłumy, ale nie tylko tłumy. Tłumy, które idą, pytają go: cóż mamy czynić? Krótką i zwięzłą odpowiedź daje Jan Chrzciciel. Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo uczyni. Zanim przejdziemy do tej konkretnej, jasnej odpowiedzi Jana Chrzciciela, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, że każdy prorok ma za zadanie być łącznikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ma przekazywać to, czego Bóg oczekuje od narodu wybranego. I tak było na kartach Starego Testamentu. I tak jest również z Janem Chrzcicielem, który jest prorokiem, jak powiedzieliśmy sobie, prorokiem przełomu Starego i Nowego Testamentu. A więc to, o czym dzisiaj mówi Jan,
jest niejako tym, czego Bóg od narodu wybranego oczekuje. Skąd to wiemy? Ano, gdy sięgniemy dalej do nauki Chrystusowej, przypomnimy sobie dobrze naukę Pana Jezusa, który mówi: jeśli cię kto poprosi o szatę, oddaj mu i płaszcz. Jeśli cię ktoś poprosi, byś przeszedł 10 kroków, idź 1000 kroków. Konkretna nauka Jezusowa, którą już zapowiada Jan Chrzciciel. Idźmy więc dalej. Nie trzeba robić wielkich, spektakularnych rzeczy, aby się nawrócić, aby przemienić swoje życie, o czym mówi Jan Chrzciciel do tłumów, ale podzielić się po prostu tym, co się ma. Swoją szatą, odzieniem, swoim posiłkiem, który każdy posiada, z tym, który nie ma. Ale za Jezusem, ale za Janem Chrzcicielem, oprócz tłumu, idą także celnicy, ci, którzy byli znienawidzeni przez tłum, ci, którzy byli znienawidzeni przez Żydów, bo byli funkcjonariuszami okupanta rzymskiego. Co mamy zrobić, nauczycielu? Co mamy czynić? Pytają celnicy. Jan im odpowiada: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pobierali podatek od Żydów dla Rzymian, ale zawsze pobierali go więcej, żeby i sami zarobili. A więc okradali swoich ziomków. I znowu sięgniemy na karty Pisma Świętego nieco dalej i zobaczymy Jezusa, który podchodzi do komory celnej i powołuje celnika Mateusza. Pójdź za mną. A gdy sięgniemy dalej na kartę Ewangelii, to dowiadujemy się, że ów celnik przekazuje część swojego majątku. Przemieniając swoje serce, oddaje tym, których skrzywdził. Idźmy dalej. Do Jana nad Jordan przychodzą także żołnierze. A my co mamy czynić? I dla nich Jan Chrzciciel ma radę. Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. A więc czyńcie wszystko to, czego tylko od was oczekują. Nic ponadto. A więc różne grupy, różne stany, różne zawody, różni ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela, byli tak w niego zapatrzeni, tak w niego zasłuchani, że z radością chcieli przemieniać swoje życie, chcieli nawracać się, do czego wzywał Jan Chrzciciel, i chcieli przyjąć od niego chrzest w rzece Jordan. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy jest Mesjaszem, i to jest niesamowite. Jan po raz kolejny daje świadectwo temu, że jest tylko głosem, że jest tylko zapowiedzią, że jest tylko ustami Boga skierowanymi do narodu wybranego, ale nie jest zapowiadanym przez proroków Starego Testamentu Mesjaszem. Jam was chrzczę wodą, ale przyjdzie po mnie ktoś, komu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. I nie wiem, czy pamiętamy, ale z pewnością, sięgając do naszej wiedzy biblijnej, przypomnimy sobie, że za jakiś czas, kiedy Jezus przyjdzie już na świat, Jan Chrzciciel, do Jana Chrzciciela nad Jordan przyjdzie Jezus i powie Jan Chrzciciel o nim: pośród was stoi ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Jezus przychodzi i przyjmuje chrzest. To jest owa zapowiedź tego, że On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Wskazuje więc na swojego kuzyna, na zapowiadanego przez proroków
Mesjasza. Jan nad Jordanem. Znów zapowiedź tego, co wydarzy się dalej. On ma w ręku wiejadło dla oczyszczenia omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Sięgnijmy zatem dalej do fragmentu Ewangelii Świętej, konkretnie do Ewangelii Świętego Mateusza, do 13 rozdziału, gdzie dla przypomnienia przeczytam fragment przypowieści Jezusowej o chwaście. Jan mówi jako prorok w zapowiedzi: ma wiejadło w ręku dla oczyszczenia omłotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. A 13 rozdziałów dalej w Ewangelii Jezus powie: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli więc słudzy: jeśli więc chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, żebyście razem z chwastem nie wyrwali razem i pszenicy. Pozwólcie obojgu rosnąć aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zwierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. To jest dokładnie to, o czym mówi Jan Chrzciciel. Chwast będzie spalony, pszenica pójdzie do spichlerza. Oczywiście chodzi tutaj konkretnie o tych, którzy otrzymają Słowo Boże, otworzą się na nie i przyjmą je, którzy są ową pszenicą, która zostanie zwieziona do spichlerza, ale także ci, którzy są ową plewą, która zostanie spalona w ogniu nieugaszonym, którzy nie otworzą się pomimo głoszenia Chrystusa, pomimo głoszenia Jana i w zatwardziałości swojego serca nie pójdą za Jezusem, nie przyjmą Jego Ewangelii. Jak rozumieć tę Ewangelię, jak ją przełożyć na swoje życie? Każdemu z nas Pan Bóg daje czas. Czas oczekiwania, jakim jest Adwent. Czas oczekiwania na święta. Czas oczekiwania i przygotowania do wieczności. Do każdego Pan Bóg kieruje słowo. Kieruje je do tłumu, kieruje go do celników, kieruje go do żołnierzy, kieruje go do ojców i matek, babci i dziadków, sióstr i braci, nie tylko zgromadzonych w świątyni, ale także do tych, którzy do tej świątyni nie przychodzą. Słowo Boże jest uniwersalne, skierowane do wierzących i niewierzących. Tylko jak będzie z odpowiedzią na owo słowo? Słowo konkretne i wymagające. Co mam czynić, aby się zbawić? Jeśli możesz, podziel się tym, co posiadasz. Jeśli możesz, wypełnij w swoim życiu Słowo Boże. Bóg wzywa cię konkretnie nie do ospałości, nie do czekania, ale do konkretnego działania, aby to Słowo spotkało się z twoją konkretną odpowiedzią. Bo przyjdzie czas, kiedy spotkamy Pana, o którym mowa w prawdach wiary sędziego, który jest sprawiedliwy i miłosierny. I przy końcu czasów, jak dowiadujemy się z końca dzisiejszego fragmentu i z owej przypowieści przed chwilą przytoczonej, pszenicę zbierze do swego spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Obyśmy byli pszenicą Pana,
która pięknie wzrośnie, która wyda plon i która kiedyś znajdzie miejsce w spichlerzu, którym jest Królestwo Niebieskie. Amen.